czary z gitary. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Czarów z gitary. Tym razem seria Znane, Ładne i Łatwe. Tak, kolejny odcinek poświęcony Piratom z Karaibu, dlatego że jest to piękny utwór, który można podzielić na kilka części. Jak wiecie, najważniejsze już za nami, czyli główny temat. Ostatnio graliśmy ten słynny motyw. I pozostaje nam kolejna część, taka bardzo śpiewna, która brzmi tak. Bardzo ładny taki śpiewny motyw w przeciwieństwie do tych takich groźnych nutek, tych trójdźwięków, które były ostatnio takie bojowe dosyć, to tutaj nagle robi się bardzo śpiewnie, niczym fale na morzu, będziemy się trochę kołysać. A więc nie zwlekajmy, popatrzcie co przed nami. Kończyliśmy ostatnią część w ten sposób. Tam były dwa dwudźwięki, trójdźwięk i dźwięk AA. I oczywiście tutaj sobie musimy na tym AA zrobić przerwę. Jest raz, dwa, trzy, raz. Tak? Te dwie nutki, czyli pierwsze, mamy tutaj A do zagrania, potem pustą strunę H. A, pusta struna H i tu mamy ciach znowu raz. Dwudźwięk. Mamy do zagrania A i C na pierwszym progu struny H, czyli dalej dokładamy czwartym palcem D, pusta struna E i łapiemy, uwaga, dwudźwięk G, D. Dwa dźwięki na trzecim progu. Na trzecim progu struny E basowej, na trzecim progu struny H wiolinowej. Trzecim i czwartym. Nauczcie się łapać tego tymi dwoma palcami. Jeżeli jest Ci ciężko złapać to tymi palcami, najpierw postaw sobie sam czwarty palec, ale zwróć uwagę, taki elegancki, z góry postawiony. Ja już to kiedyś tłumaczyłem i spróbuj sobie trzeci palec niczym po drabinie na sąsiednie struny, żeby wchodził. Postaw go najpierw na strunie G, potem na D, potem na A i później na strunie G. Te dwa palce mają wyglądać w ten sposób. Zwróć uwagę, że nie łapię tego tak, tak, że mój nadgarstek jest gdzieś w kosmosie. To mają zrobić palce. Poćwicz to z dźwiękiem G i poćwicz to z dźwiękiem C, bo za chwilę tak będzie trzeba też złapać. Dwa palce, trzeci i czwarty postawione na trzecim progu, na różnych strunach, to jest bardzo ważna umiejętność, radzę Ci ją poćwiczyć. A więc jeszcze raz, było tak od początku. A, H, dwudźwięk, D, E i z powrotem właśnie D i dostawiamy G, Basie. I tutaj jest ten sposób, że G trzymamy, zmieniamy na C, czyli zobacz, podniosłem czwarty, postawiłem pierwszy na strunie H na pierwszym progu i pusta struna, czyli taka melodia jest do zagrania. Zwróć uwagę na prawą rękę, dwudźwięk, potem C, potem H. Zwróć uwagę, że gram palcami na zmianę, Ty też tak rób, nie bądź kalekim gitarzystą, który gra tylko jednym palcem. Troszkę szybciej wyjdzie nam tak. To jest pierwszy motyw do poćwiczenia, a więc ćwicz go tak długo, aż Ci wyjdzie. Dobra, i teraz kolejny motyw. Przestawiam trzeci palec na C, czyli trzeci próg struny A, łapię C, C. Na pierwszy próg struny H też jest C i łapię ten dwudźwięk. Mam C, C. Potem dostawiam czwartym, to jest to, co mówiłem znowu, na trzecim progu dostawiam czwartym D i gram pustą strunę E. Powstaje mi taka melodia. C, D, E. Zwróć uwagę, gram po strunie H, ale bas cały czas trzymam. I znowu dwudźwięk G, D, a więc znowu trzeci i czwarty na trzecim progu. To jest świetne ćwiczenie. Jeżeli wcześniej tego nie robiłeś, to wykorzystaj to, dlatego że po pierwsze grasz bardzo znaną melodię, po drugie grasz dwudźwięk, czy chwyt, nie dwudźwięk, chwyt, który bardzo Ci się przyda dla Twojej techniki lewej ręki. A więc jeszcze raz. Taki motyw jest do wyćwiczenia. To jest drugi motyw. C, C, D, E i
ciach. Zmiana na GD. Popatrz, co już powstało. Teraz gram obydwa motywy od początku. A. Tak to powinno wyjść. Jeżeli ćwiczyłeś oba osobno, to teraz poćwicz je razem, żeby ci wyszły przynajmniej w takim tempie, w jakim ja to w tej chwili zagrałem. Dalej, zaczynamy, skończyliśmy na tym, tu będziemy trzymać, o rytmie powiem później. Zaczynamy znowu C, D i dwudźwięk C w basie i pusta strona E. C, D, dwudźwięk i z powrotem D, C, jeszcze raz, C, D, czyli pierwszy próg, trzeci próg, dwudźwięk C w basie, pusta strona E, dwudźwięk. Z powrotem D, C. I teraz jest łatwizna. Dwie puste struny. E basowe i H. H, C, pierwszy palce na pierwszym progu. I z powrotem H, czyli. I oczywiście A. Tu jest łatwe przejście, więc je od razu pokażę. Łapiesz A w basie i A na drugim progu struny G. Grasz dwudźwięk. Podnosisz, grasz krótkie G. I z powrotem już dwudźwięk, bo tam będzie tak. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Tak? Z tym wcześniejszym motywem będzie tak. W troszeczkę szybszym tempie ten motyw będzie wyglądał tak. Raz. Jesteśmy w połowie, więc te wszystkie, w zasadzie cztery takie krótkie motywy do ćwiczenia można tutaj wyróżnić. Wyglądają od początku tak. Nastaw ucho i posłuchaj uważnie. Przechodzimy dalej. Ty postara się to zagrać rytmicznie. Przechodzimy do następnego motywu, który zaczyna się tak samo, czyli od A, H, C. Tak jakbyś grał od początku. A, H, dwudźwięk A, puste z dźwiękiem C. I teraz puszczamy C, gramy H, C i G, D, słynny już dwudźwięk. Tak? I jeszcze raz. A, H, dwudźwięk. Później jest H, C i G, D. Dwudźwięk, tak? Jeszcze raz. Dwudźwięk i C, D, tak? Po dwudźwięku G, D gramy C i z powrotem stawiamy D. Tu będzie równiuteńko do zagrania. Znowu z G na C przestawiamy i gramy z pustą struną E, dwudźwięk. C, E. D czwartym i C. To jest kolejny takt, czyli z poprzednim jest tak. Jeszcze raz. Tak, i tu wchodzimy na zupełnie inny dwudźwięk. F łapiemy na pierwszym progu strunę E, A łapiemy na drugim progu i na tym dwudźwięku tutaj wylądować. Czyli część B utworu, znaczy tego fragmentu dzisiejszego, zaczyna się od, znowu tak jak od początku. Tu kończymy. I to jest kolejny fragment do ćwiczenia osobno. Jeszcze raz. Fragment na F, A się kończy. Więc tak możesz sobie to podzielić na pół.
jest pierwszy motyw, a drugi... I w kółko. Tak? I teraz jak złapałeś ten FA, trzymasz. Zostajesz tu drugim palcem, masz A, H, A, pusta struna H, dwudźwięk, A w basie i C, C, D, czwartym palcem tutaj na trzecim progu i pusta struna E. Czyli A, H, C, D, mówię, w basie była pusta struna A, więc jest łatwiej, nie? Teraz łapiemy F w basie D i dwudźwięk D i F. Tu nam się układa zwykły demol dla tych, którzy znają ten chwyt. Gramy dwudźwięk D, F, gramy A i D na trzecim progu struny H. Zwróćcie uwagę, że obracamy się cały czas wśród tych prostych dźwięków. Warto znać te dźwięki w pierwszej pozycji, wiedzieć, gdzie jest A, gdzie jest D, gdzie jest F. Tak? Czyli cofnijmy się do tego chwytu. Jeszcze raz. Nie, to był drugi. To jest na pewno miejsce do osobnego ćwiczenia, tak? Czyli... I końcowa. Uwaga. Łapiemy C na pierwszym progu struny H. Bas A, dwudźwięk. Uderzamy puste E. D. Pusta struna H i dwudźwięk A, A. Oczywiście na tym dwudźwięku musi się skończyć, czyli... Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i dwudźwięk, tak? To jest końcówka do ćwiczenia. Tak, czyli cała część B dzisiejszego fragmentu. Tak to powinno zabrzmieć. Oczywiście wszystko dzielimy na drobniejsze fragmenty. Najpierw grasz powoli i powtarzasz dużą ilość razy. Duża ilość to nie jest 3 ani 5. Powtarzasz tak długo, aż przestanie ci nie wychodzić. I dopiero potem możesz przejść dalej. Ja to powtarzam setki razy i nikt tego nie robi, dlatego uczenie takiego fragmentu zabiera Wam znacznie więcej czasu niż powinno. Chcecie za szybko się nauczyć, chcecie za dużo zagrać, za mało razy powtarzacie efekt. No właśnie, nie ma efektu. Denerwujecie się, bo nie wychodzi, a powinno. Ja już pół godziny ćwiczę, a tu ciągle mi nie wychodzi, bo źle ćwiczysz. Jeżeli masz z tym problem, zachęcam Cię do obejrzenia odcinka, w którym pan od gitary mówi wprost, co to znaczy ćwiczyć i jak zmienisz metodę ćwiczenia, będziesz miał szybkie efekty. Uwaga, do czego powinieneś zmierzać, czyli jak poćwiczysz sobie dzisiejszy fragment, powinno ci wyjść tak. Specjalnie nie zagrałem to w jakimś super szybkim tempie, bo jak sobie weźmiesz oryginalne nagranie, to tam oczywiście to wszystko jest grane jeszcze szybciej. Ale pamiętaj, my nie uczestniczymy w żadnych wyścigach, nie nastawiaj się na to, że ty musisz to zagrać w jakimś super mega tempie. Oczywiście jak ślimak też nie, ale najpierw naucz się porządnie w wolnym tempie. Potem w miarę ćwiczenia, twojej cierpliwości będziesz mógł to zagrać szybciej, a melodia wyjdzie ci po prostu super. Zachęcam cię do tego, ćwicz ten fragment. Jeszcze jedno spotkanie nas czeka w Czarach Gitary z Piratami z Karaibów i potem weźmiemy się za jakąś następną melodię, a póki co życzę wytrwałości, życzę, żebyś dobrze i mądrze ćwiczył i serdecznie pozdrawiam.
Pan od gitary.